Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj niesamowicie smaczne pieczone kotlety mielone z pieczarkami i wytrawną bezą. Do przygotowania tej pysznej potrawy potrzebne będą mięso mielone, jajka, pieczarki, cebula, czosnek, majonez, musztarda, mąka ziemniaczana, natka pietruszki, olej do smażenia, pieprz i sól. Zaczynamy od przygotowania składników. Jedną cebulę średniej wielkości kroimy w drobną kostkę lub siekamy blenderem. Następnie 2-3 pieczarki ścieramy na tarce o dużych oczkach. Ja mam dosyć duże pieczarki, więc starłam 2. Na patelnię wlewamy olej i na rozgrzany olej wykładamy pokrojoną cebulę. I dodajemy starte pieczarki. Mieszamy i przez kilka minut lekko podsmażamy, aż warzywa zmniejszą objętość. Wody z pieczarek nie odparowujemy. Całość solimy do smaku. Mieszamy. I odstawiamy do ostygnięcia. W tym czasie przygotowujemy pozostałe składniki. Ser żółty ścieramy na tarce o dużych oczkach. Oddzielamy żółtka od białek. Do mięsa mielonego dodajemy 2 żółtka. Dwie łyżki majonezu kieleckiego. Jedną łyżeczkę musztardy. Przeciskamy przez praskę jeden duży ząbek czosnku. Wsypujemy około 3/4 łyżeczki soli i posypujemy świeżo mielonym pieprzem do smaku. Wszystko wstępnie mieszamy. Dodajemy podsmażone i wystudzone pieczarki z cebulą razem z całym płynem. Ponownie mieszamy. Dodajemy posiekaną pietruszkę i wszystko razem wyrabiamy ręką. Mięso należy intensywnie wyrabiać przez kilka minut. Początkowo masa mięsna może być trochę luźna, ale wyrabiamy do tej pory, aż płyn się wchłonie i masa będzie gęsta. Z tak przygotowanego mięsa formujemy okrągłe, duże kotlety. Dłonie powinny być wilgotne, wówczas mięso nie lepi się do rąk. Po uformowaniu każdy kotlet panierujemy w bułce tartej. Do przygotowania kotletów można użyć dowolnego mięsa. U mnie jest to mięso z łopatki.
Tak przygotowane kotlety układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia lub w natłuszczonym naczyniu żaroodpornym. I na każdy kotlet kładziemy trochę startego sera. Kotlety wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, grzanie góra-dół. Pieczemy 30 minut. W tym czasie przygotowujemy bezę. Dwa białka wlewamy do wysokiego naczynia, wsypujemy 1/4 łyżeczki soli i białka ubijamy na sztywno. Piana powinna być bardzo dobrze ubita. Wsypujemy 1 łyżeczkę mąki ziemniaczanej i jeszcze chwilę razem miksujemy. Tak przygotowaną bezę wykładamy na kotlety. Można to zrobić łyżką lub za pomocą worka cukierniczego. Dodatkowo kotlety można posypać sezamem lub czarnuszką. I kotlety ponownie wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Pieczemy jeszcze 15 minut. I przepyszne kotlety są gotowe. Polecam, kotlety są bardzo smaczne, soczyste i efektownie prezentują się na stole. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!